choć rozumiem, jak piękna jest to święto i okolice, i że czasami góra naciągnie mi do serca. Chciałem także powitać twórców, którzy działają w Krośnieńskim Domu Kultury, jako poetów. Proszę mi wierzyć, tak pięknie poezji równa słowa w pięknym miejscu i zawsze też. Cóż, nawet tutaj wystawę zdjęć młodzieży ze Stołuszu nr 3. Myślę, że młodzież pokochała naszą piękną ojczyznę i pokochała to święto. Także dlatego, że spotkała tam wspaniałych ludzi, bo to jest nie tylko piękna okolica. Też ta piękna okolica jest wsparta dobrymi, wspaniałymi osobami i byliśmy tam serdecznie goszczeni wszyscy, tak naprawdę z serca po Gdańsku, ale o coś tu ludziom mówić, chociaż twierdzą, że najmniejsze, ale stare, zabytkowe, królewskie, kazimierzowe i ze wszystkich najładniejsze. Choć niełatwe życie mamy, żmudnej pracy nie brakuje, każdy ziemię swą miłuje i no, nie trudno wstać. Czy to tak nieładnie, czy to nie pasuje? Jak za Jasiek Kubik, dziewczynie.